została mi tylko melodia. Zagłusza płacz, mówię sobie: tańcz, 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 ale nie wiem jak. Została mi tylko melodia. Zagłusza płacz, mówię sobie: tańcz, 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 ale nie wiem jak. Albo całkiem na smutno. Została mi tylko melodia. Zagłusza płacz, mówię sobie: tańcz, 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 ale nie wiem jak. Każdą piosenkę można zaaranżować w dowolny sposób, ale ja chciałbym was zachęcić do napisania własnej, być może pierwszej, własnej piosenki. Kto wie, może właśnie waszą piosenkę będą nuciły tłumy, a może i przyszłe pokolenia. Każdy z was może to zrobić. Dowodem na to są uczestnicy poprzedniej edycji kursu pisania piosenek od zera do przeboju. Wielu z nich napisało już swoje piosenki. Co więcej, wielu z nich już nagrało swoje piosenki, swoje kompozycje i niedługo okraszone teledyskami będą pojawiały się w sieci. To nieprawdopodobne doświadczenie. Usłyszeć własny utwór, zobaczyć z klipem w internecie. Napisałem to od zera. Każde słowo, każdy dźwięk powstał w mojej głowie, w moim sercu. Podczas pierwszego modułu, jak powiedziałem, będzie głównie o tekście, czyli co to znaczy, że piosenka ma dobry tekst. Jakie są metody pisania tekstów, czyli od czego zacząć, jak się do tego zabrać. Rymować czy nie rymować? Jeśli tak, to jak? Oraz oczywiście zadanie domowe dla każdego uczestnika, gdyż to jest przede wszystkim wasza twórcza praca, do której ja chciałbym was zachęcić i przeprowadzić was przez te pierwsze etapy. Podczas najbliższego modułu kursu pisania piosenek opowiemy sobie głównie o tekście. Jak pisała Kasia Nosowska, obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst, bo inaczej byłaby to po prostu wokaliza lub jakiś skat. A my chcemy po prostu napisać utwór muzyczny zwany piosenką, czyli tekst i melodia. Podczas drugiego modułu przeanalizujemy teksty, które wy napiszecie w międzyczasie. Podpowiem wam, co zmienić, co ulepszyć, jak ewentualnie to poukładać, żeby tekst był jak trzeba. W trzecim module będziemy uczyć się pisania melodii do tekstu, czyli jak zmelodyzować nasz tekst i co zrobić, żeby melodia wpadała w ucho. A podczas czwartego modułu będziemy te melodie wasze harmonizować, czyli układać do nich akordy. Podpowiem też, jakie są patenty na układanie akordu do melodii. Patenty wykorzystywane przez najbardziej znanych producentów na świecie. I tych nieznanych również. Link do wydarzenia i do zapisów na kurs pisania piosenek od zera do przeboju pod filmikiem w poście. Mam nadzieję, do zobaczenia. Zaczynamy. Nie bójcie się. Każdy kiedy zaczynał od swojej pierwszej piosenki. Radek Kot, Laboratorium Śpiewu i Mowy. Fascynująca przygoda. Zapraszam.